Szmaragdowa tablica Carli Montero zabierze Was w niesamowity świat wojennego Paryża. Moja recenzja zrobi to samo. Ale najpierw, o czym jest ta książka? No to jest książka sensacyjna, thriller z wielkim dziełem sztuki w tle, zupełnie jak niedościgniony pierwowzór, Kod da Vinci. Trudno powiedzieć, czy książka jest lepsza, czy gorsza. Jedno wiem na pewno, jest inna i do innych osób skierowana. Szmaragdowa tablica wprowadza dwa plany czasowe. Akcja rozgrywa się we współczesności i w czasie II wojny światowej. To jest jeden nowy element. Drugim elementem jest kobiecy pierwiastek, ponieważ to kobiety grają pierwsze skrzypce na obydwu tych planach czasowych. Może zacznijmy od przeszłości, od czasów wojennych. Poznajcie Sarę Bayer, młodą Żydówkę żyjącą dostatnie w Niemczech pod koniec lat 30. XX wieku. Sara pochodziła z bogatej rodziny, niczego jej nie brakowało. Codziennie mogła podziwiać zbiory rodzinnej kolekcji sztuki. Jak jednak wiemy z historii, pod koniec lat 30. Niemcy nie były najlepszym państwem do życia dla bogatej żydowskiej rodziny. Wojenna zawierucha zabrała jej wszystko, rodzinę, majątek, marzenia. Został tylko jeden, z jakiegoś względu szczególny obraz, astrolog Giorgianego i babcia w Paryżu. Each dawn is a new beginning. Sara z tym jedynym obrazem wybiera się do Paryża. Nie jest to jednak Paryż jej marzeń, taki, który zna was opowiadań i taki, który chciałaby odwiedzić jako młoda kobieta z wyższych sfer. Zobaczcie zresztą sami. The dignity of human life, the dignity of man. Ah, we learned again their meaning and their cost. Okupowany Paryż, do którego dociera Sara, cierpi z powodu wojny. Wojna jest pokazana z perspektywy samotnej kobiety, uczestniczki ruchy oporu. Obserwujemy działalność partyzantów, pielęgniarek. W końcu Sara rodzi dziecko i stawia czoła wszelkim problemom z tego wynikłym w samym środku okupacji. Already stained with French blood, this stone. Wojna dotyka Sarę na dwa sposoby. Jeden oczywisty. Drugim powodem jest oczywiście obraz. Na osobisty rozkaz Hitlera, Sara i obraz są pod czujną obserwacją majora SS Georgia von Bergheima. Jahrelang hat dieser Mann schon einen einzigen Wunsch. Chyba nie muszę wspominać, że między majorem SS a Żydówką rodzi się zakazana miłość. W książce jest też drugi plan czasowy, współczesność, gdzie bogaty niemiecki przedsiębiorca i jego narzeczona poszukują śladów Sary Bauer, Georgia von Bergheima, no i oczywiście astrologa, ponieważ tak samo jak Hitler są przekonani, że kryje się za tym jakaś wielka siła, tajemnica, która może zmienić losy świata. Znamy już mniej więcej zarys fabuły, a teraz jak te dwa plany czasowe i pomysły na akcję zostały poszywane ze sobą, według mnie jest tutaj kilka niedociągnięć. Przede wszystkim wspominany już przeze mnie pierwiastek kobiecości. Jak dla mnie jest go tam za dużo. Wspominałem już o romansie Żydówki i majora SS w tym planie z przeszłości. Tam jest także trzecia osoba, czyli robi się trójkącik. A co we współczesności? To samo. Dwie osoby śledzące historię są kochankami, ale miesza się w to trzecia osoba, również jest trójkącik. Co jest jeszcze nie tak z tym współczesnym planem czasowym? W dużej mierze powtarza to, co czytaliśmy w rozdziałach wcześniejszych, gdzie śledziliśmy akcje w wojennym Paryżu na bieżąco, a później dowiadujemy się o tym samym, tylko że z zapisów w archiwach i z rozmów bohaterów. Przeszłość jest naprawdę bardzo ciekawie odwzorowana. Widać pełen przekrój emocji, widać autentyzm tych postaci, widać tą prawdziwą, zakazaną miłość. W ostatnich słowach muszę już to powiedzieć. Brawa za oryginalny pomysł, za odwagę odejścia od schematu i napisania ciekawej książki, sensacyjnej, przede wszystkim innej od konkurentów na rynku. Szkoda tylko, że pojawiły się pewne błędy. Myślę, że w następnej książce już ich nie znajdę i chętnie sięgnę po kolejną książkę sensacyjną Carli Montero.